Kiedy mówi się o nas poznaniakach czy wielkopolanach, bardzo często używa się przymiotników porządny, rzetelny, pracowity, gospodarny. Co wpłynęło, że w ten sposób jesteśmy postrzegani? Kto stoi za tym niewątpliwym sukcesem? Opowieść o tym to opowieść o Karolu Marcinkowskim. Zapraszam. To właśnie tutaj, na wzgórzu Świętego Wojciecha, przyszedł na świat Karol Marcinkowski. W rodzinie prostych mieszczan jego ojciec imał się różnych zajęć ze zmiennym powodzeniem. Jego matka prowadziła miejską jadłodajnię. W rodzinie było kilkoro dzieci, ale to właśnie on, Jan Chrzciciel Karol Marcinkowski, przeszedł do historii. Jego życie zatoczyło krąg. Tutaj, w kościele Świętego Wojciecha, został ochrzczony i tutaj dzisiaj spoczywają jego szczątki. Zapraszam na wędrówkę jego śladami. W czasach Karola Marcinkowskiego, w pierwszej połowie XIX wieku, gimnazjum Świętej Marii Magdaleny mieściło się właśnie tutaj, przy ulicy Gołębiej. Jako zdolny, dobry i dobrze zapowiadający się uczeń uzyskał rekomendacje swoich nauczycieli i mógł zostać korepetytorem w domach znamienitych ziemian. Między innymi uczył braci Strzanieckich, ale uczył również dzieci księcia Antoniego Radziwiłła. I te znajomości, te przyjaźnie, które wtedy zawarł, zaowocowały w jego późniejszym dorosłym życiu. Książę Antoni Radziwiłł również wystąpił o przyznanie młodemu Marcinkowskiemu stypendium, dzięki któremu będzie mógł później podjąć studia medyczne w Berlinie. Pomógł mu jeszcze raz, kiedy w czasie studiów Karol Marcinkowski zaangażował się w działalność konspiracyjnego Stowarzyszenia Polonia. Stowarzyszenia, które zostało zdekonspirowane, groziła mu kara twierdzy. I rzeczywiście taką karę musiał odbyć w twierdzy Wisło-Ujście, ale zanim tam trafił, książę Antoni wystosował list do komendanta twierdzy z prośbą o łagodne potraktowanie więźnia. I ta interwencja okazała się skuteczna, dlatego że w czasie, kiedy na skutek przebywania w zimnej i wilgotnej celi Marcinkowski podupadł na zdrowiu i odezwała się jego gruźlica, mógł odbywać resztę kary w miejscu zupełnie nietypowym, w karczmie pod trzema murzynami. Kiedy po wyjściu z twierdzy udało się Marcinkowskiemu zdać końcowy egzamin, wrócił do Poznania i tutaj, w kamienicy aptekarzostwa Kolskich, wynajął pokój. To było jego pierwsze lokum. Tutaj przyjmował swoich pierwszych chorych, stąd biegał do szpitala Przemienienia Pańskiego, gdzie leczył chorych. Stąd również, nawet do późnych godzin, wyjeżdżał do chorych w okolicach Poznania. Znana była jego postać na koniu w szerokiej pelerynie, w kapeluszu z szerokim rondem. Pokochali go wszyscy. Leczył ludzi bez względu na narodowość i wyznanie. Leczył chorych bez względu na zamożność. Od tych bogatych brał dużo, tych biednych leczył za darmo, ale bywało też tak, że leczył ich i wspomagał jeszcze finansowo. Trzeba powiedzieć, że był lekarzem obdarzonym dużym talentem, ale też dużą intuicją. Trzeba powiedzieć, że sprzyjało mu szczęście. Do legendy przeszła sytuacja, kiedy został zawezwany do Emilii Strzanieckiej, która zachorowała na tyfus. Wydawało się, że już nie żyje. Przybył do swojej starej przyjaciółki i kiedy spojrzał na nią, wydawało mu się, że jeszcze sprawa nie jest przesądzona. Rozgrzał do czerwoności żelazo i przyłożył do kości ciemieniowej. Okazało się, że metoda była skuteczna. Dzięki temu Emilia przyszła do przytomności, a ta metoda, choć dziś budząca grozę, przeszła do legendy. Kiedy jego kariera lekarska zaczęła nabierać rozpędu, kiedy wydawało się, że wszystko już jest w najlepszym porządku, cała ta sielanka legła w gruzach. W 1830 roku przyszła do Poznania wiadomość o tym, że w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. Marcinkowski rzucił wszystko i tak jak stał, wraz z innymi Wielkopolanami ruszył do powstania.
I znowuż do legendy przeszła sytuacja, nie wiadomo czy do końca prawdziwa, ale mówi się o tym, że kiedy przekraczali granicę, oczywiście nielegalnie, w okolicach Słupcy, Tytus Działyński ranił pruskiego żołnierza, który strzegł granicy. Kiedy oddział się oddalił, Marcinkowski pozostał z tym żołnierzem, opatrzył jego rany i kiedy upewnił się, że jest już bezpieczny, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, dopiero wtedy zostawił go i ruszył do swojego oddziału. Dla Marcinkowskiego zawsze najważniejszy był pacjent. Karol Marcinkowski ruszył do powstania. Chciał walczyć z bronią w ręku. Chciał poświęcić wszystkie siły dla ratowania ojczyzny, ale bardzo szybko okazało się, że jego służba bardziej przyda się jako lekarza, aniżeli żołnierza. I choć rzeczywiście z tą bronią w ręku walczył i za udział w bitwie pod Olszynką Grochowską otrzymał Order Virtuti Militari, to największe jego zasługi w powstaniu były oczywiście jako lekarza. Został lekarzem głównym w sztabie, głównym generała Skrzyneckiego. Kiedy powstanie chyliło się ku upadkowi, został internowany razem z przyjaciółmi i trafił do Kłajpedy. Stamtąd dalej do Anglii i do Francji na emigrację, gdzie otarł się o towarzystwo hotelu Lambert i księcia Adama Czartoryskiego. Kiedy powrócił do Poznania, zrozumiał, że zupełnie w inny sposób należy walczyć o zachowanie polskości, że nie z bronią w ręku i nie przelewając drogocennej polskiej krwi, że trzeba pokonać wroga jego własną metodą. Mieszkał tutaj w państwie pruskim, w państwie prawa, w państwie, w którego prawo było niełaskawe dla Polaków, ale jednak było przestrzegane. Należało więc wykorzystać wszystkie możliwości, które pozwalały na zachowanie polskiej racji stanu. W państwie pruskim bardzo silne było rzemiosło oraz kupiectwo. Mieli wsparcie państwa. Polacy tego wsparcia nie mieli, a więc musieli sami własnymi siłami sobie poradzić. Radzili sobie jak mogli, a więc rzetelnością, sumiennością, jakością obsługi. Musieli być lepsi od pruskich konkurentów i to się udało. Te pokolenia Polaków wychowane dokładnie w tym duchu sprawiły, że po latach Polacy odzyskali niepodległość, a przyzwyczajenia i nawyki w tamtym czasie nabrane zaskutkowały tym, że do dnia dzisiejszego mówi się w Wielkopolsce o sumienności i rzetelności. Znajdujemy się przed legendarnym budynkiem bazaru. W 1838 roku doszło do podpisania umowy założycielskiej spółki akcyjnej Bazar. Jej inicjatorem był Karol Marcinkowski, który rozumiał, że nie będzie odrodzenia nowej Rzeczpospolitej, nowej wolnej Polski w sytuacji, jeżeli nie będzie współpracy wszystkich najważniejszych grup społecznych, a więc nie tylko ziemiaństwa, ale również kupiectwa, rzemiosła oraz innych grup. Potrzebne było takie miejsce, taka platforma, w której przedstawiciele tych wszystkich grup mogliby się spotykać w taki sposób nieformalny. I temu miał służyć właśnie Poznański Bazar. Tak też się stało. W tym miejscu wytyczono nową ulicę, ulicę, która nomen omen nazywała się właśnie Nowa. Przy tej ulicy udało się pozyskać parcelę i na tej parceli powstał budynek, ten, który tutaj widzimy, bo to jest ta pierwsza, starsza część bazaru. Tutaj ulokowano hotel, tutaj ulokowano pomieszczenia spotkań z wielką salą balową, która była najważniejszą, największą i najładniejszą salą spotkań w tamtym Poznaniu. Tutaj odbywały się odczyty, tutaj odbywały się bale. W dolnej części bazaru, tak jak w tej chwili widzimy, znajdowały się sklepy. W tych sklepach, w tych pomieszczeniach mogli handlować tylko i wyłącznie Polacy. Tutaj również znalazł się pierwszy sklep Hipolita Cegielskiego. Budowa bazaru kosztowała Marcinkowskiego bardzo dużo zdrowia i energii. Było bardzo dużo zastrzeżeń. Antoni Krzyżanowski, który był odpowiedzialny za realizację tej budowli, nie spisał się tak, jak powinien. Już w momencie oddawania do użytku było bardzo dużo
niedoróbek, ciekły kaloryfery, przeciekał dach, były zarysowania na ścianach, ale te wszystkie zastrzeżenia, te wszystkie usterki udało się jakoś pokonać. W ostateczności oddano do użytku hotel, w którym było 70 pokoi, jak na tamte czasy wyposażonych na wskroś nowocześnie i komfortowo. Pokoje posiadały swoje własne łazienki i ogrzewane były kaloryferami. Ten budynek przeszedł do historii i legendy, bo to nie tylko tutaj spotykały się wszystkie warstwy społeczne, ale tutaj również doszło jakby do podsumowania tej działalności Marcinkowskiego, bo w 1918 roku w tym hotelu gościł Jan Ignacy Paderewski. Z balkonu tego budynku przemówił do zgromadzonej tutaj szerokiej rzeszy poznaniaków i to właśnie tutaj wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Powstanie Wielkopolskie, które było owocem tych wielu lat niesamowitej działalności Karola Marcinkowskiego i ludzi jemu podobnych. Działalności, która przeszła do historii jako praca organiczna. Działalności, która pozwoliła na wychowanie wielu pokoleń Polaków, którzy pracowali rzetelnie, sumiennie, którzy walczyli z Niemczyzną, którzy swoją pracą i swoją działalnością spowodowali, że właśnie tutaj my, Wielkopolanie, wywalczyliśmy sobie niepodległość i że ten etos pracy pozostał do dnia dzisiejszego. Tablica poświęcona pamięci Karola Marcinkowskiego, ufundowana przez Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Męskiej Wielkiego Księstwa Poznańskiego. I kolejna inicjatywa właśnie założyciela, która rozpoczęła się w 1842 roku. Pozyskał dla tej idei szerokie grono ziemian i zamożnych mieszczan, którzy zechcieli to dzieło wesprzeć swoimi funduszami. Chłopców pozyskiwano w ten sposób, że nauczyciele czy księża, którzy działali na terenie całego województwa, po prostu typowali zdolnych chłopców, zdolnych uczniów z biednych rodzin, których rodziców nie było stać na zapewnienie wykształcenia. Chłopcy mogli mieszkać również w internatach i tutaj również wikt i opierunek mieli zapewniony. Dzięki temu udało wykształcić się bardzo szeroką rzeszę chłopaków, którzy mogli zostać dzięki temu nauczycielami, lekarzami, prawnikami, urzędnikami, rzemieślnikami, kupcami, czyli mogli stanowić niesamowitą konkurencję dla stanowisk, które do tej pory były obsadzane w dużej mierze przez Niemców. Ludzi, którzy wpływali na kształtowanie postaw, na kształtowanie polskiego społeczeństwa. Ludzi, którzy mogli rzetelną pracą, wytrwałością, doskonałą obsługą klienta stanowić konkurencję dla bogatego i wspieranego przez państwo pruskiego przemysłu, rzemiosła i nauki. Z tego stypendium, z tych stypendystów w ciągu blisko 100 lat działalności udało się utrzymać blisko 6,5 tysiąca osób. To niezwykłe dzieło przetrwało aż do września 1939 roku. Bardzo już zmęczony życiem, schorowany, zrujnowany przez postępującą gruźlicę, Karol Marcinkowski w 1846 roku przeniósł się do Dąbrówki Ludomskiej. Tam miał dwór jego przyjaciel Wiktor Łakomicki. Liczył na to, że w dobrych warunkach, wśród przyjaciół, przy zdrowym powietrzu uda mu się jednak jakoś podreperować zdrowie. Niestety nie udało się. Jako lekarz doskonale wiedział, że jego dni są już policzone. Napisał testament, w którym napisał, że nie życzy sobie okazałego pogrzebu. Chciał być pochowany w zwykłej, prostej koszuli, w prostej trumnie, na cmentarzu w Parkowie. Nie chciał żadnych wydatków związanych z okazałym, reprezentacyjnym pogrzebem. Tak się jednak nie stało. Odszedł w listopadzie 1846 roku, a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją. Wzięło w nim udział blisko 20 tysięcy osób. Na rogatkach miasta kondukt pogrzebowy przywitał arcybiskup Przyłuski. Prowadził go w towarzystwie przedstawicieli wszystkich wyznań i wszystkich narodowości.
Wszyscy mieszkańcy Poznania chcieli pożegnać swojego ukochanego doktora. Jego ciało zostało złożone na cmentarzu świętomarcińskim. Dzisiaj znajduje się tam park imienia Karola Marcinkowskiego. Jego szczątki tam jednak nie spoczywają. W 1923 roku zostały przeniesione do kościoła świętego Marcina. Tam zostały złożone w sarkofagu, który został wykonany przez Marcina Rożka. I tam spoczywa do dnia dzisiejszego. Jego życie, można powiedzieć, że zatoczyło niesamowity krąg. Tam został ochrzczony, tam przyszedł na świat i tam na wzgórzu świętego Wojciecha spoczywa do dnia dzisiejszego. Wielki człowiek wielkiego miasta. Człowiek, który swoją postawą sprawił, że do dnia dzisiejszego o Wielkopolanach, o Poznaniakach mówimy, że są gospodarni, porządni, że w Wielkopolsce ciągle jeszcze mówimy o czymś takim jak etos pracy.